Nie masz na którymś tym pęczku kluczyków? Siadałeś, próbowałeś odpalić? No próbowałem, no nie mam. No to pojechali. Jedziemy z buta, no trzeba znaleźć nowy samochód. Bo ktoś karetkę To rozkręcił. chodźcie, to wam pokażę, gdzie jest ale samochód karetka z jest, mogę ją kluczykami. skręcić, ale ona jest niesprawna. Czyli Kto to ci grób? po niej? To Kamil chyba No sykopał twój. już. Na przyszłość. To jest twój, razem tu z trzema kolegami leżysz. Tu i w górę musimy iść. No ale odpali on? Tak. Znaczy, no nie wiem. Paliwo jest? Są, a paliwo nie wiem, czy jest. A mamy kanisterek? Nie wiem, bo ja gdzie też zostawiałem kluczyki w aucie, jak nie chciał odpalać i tyle. To nie pamiętacie? Przecież auto z kluczykami to jest świętość. Ale nie mamy kanisterka, nie? No nie, no ale to się zajedzie na stację. Żeby chociaż trochę było, nie? Co tu leży? Karpety! Idzie? Cześć, bo buty zmienią. Czekajcie na mnie. Macie może papieroska? No. Ja nie mam. Jera, bo idzie trzech. Ten ma hełm jakiś chyba. Nie oddychają. O, słuchawki douszne. Muszę sobie radia słuchać w trakcie roboty. Nie mam takie włosy miał. Kurtka skórzana, ty, biorę, to na zimę będzie. To jest chyba damska, ale damy radę. Będzie zimno, to nie ma wyjścia. Gdzie idziemy? Nie wiem, gdzie ten samochód. Samochód. Tutaj trzeba iść. Trochę przez las będziemy musieli się przebić. Ma się skradać? No, na razie jeszcze nie, ale później już o dwa idą tu. Uwaga, bo w lasu idzie jeszcze jeden. Tak, widzę. O, jeszcze jeden z lasu. Uważaj, dwóch masz. Zostawiam. But. Dojechani. Trzeba przez las niestety przejść. Kurde, nowa postać już przez las. Czaj, muszę zerknąć. Nie zatrzymuj się! Uwaga, bo gdzieś słyszę, o jest. Stała. Zawał mój dostał. Ej, bo tu następne idą, uwaga. Tu chodźcie w moją stronę, tu już wszystko widać. A jeszcze mi padła broń, jestem bezbronny teraz. O jest, dużo, biegnijcie, biegnijcie, dużo idzie. Biegiem! Oj, opierdziel. Ile ich tu jest? Muszę tutaj. Metalowy pręt zamontować. Na pewno wała ich jeszcze. Ale patrz, ile tu policyjek tutaj stoi. No, tu fajnie. Ty, tamta policyjka terenowa. Ale tych zombiaków tu też jest trochę. Tutaj. Wybijamy ich jakoś, czy nie? Dawaj. Ty, tu już obżarty jakiś jest. Tam na drodze stoją, a ten samochód ma kluczyki w środku. No to jazda. Tylko nie wiem, czy benzyna ma. A już idą. Nie ma kluczyków. Są przecież w schowku. No to nie ma czasu, ty. Dobra, wybijamy. Szyby powybijamy. Prawie jeszcze idą, no. A no to jest bez szans to wybić. Co no to? Jeszcze z pleców mogą nam przyjść, nie? Teraz tak jak się cofamy. Uwaga, nie, uwaga, bo złapię zaraz. Trzeba czysty teren znać. Po kolei za dużo ich jest. Słyszę właśnie coś, no. Coś słyszałem z tyłu. Tu był czysty teren, w tym budynku, to czyściliśmy niedawno. A, porozpiły się chyba zombie.
Chowajcie je na przez budynek, ja nie wiem, może zostaną w budynku. Tak, przez budynek dawaj przebiegniemy. Nie, zawiesimy się. Kurde, ten pręd jest słaby. Tu jeszcze z przodu jeden zamek. O, tu jest czysto, dawajcie. Kawałek dalej. Ojej, ojej. Tu jest... Idzie tutaj ten... Hit też. Gorsze jest, że nie da się jej tak łatwo zgubić. Ej, tu zombiak z przodu. Czemu nie idzie ich tak dużo? Myślę, że jakoś byśmy dali ranę. No, tych już można wybić. O, zawrócili. Weź kut. No, dobra, nie. To pierwsze bierze. Dobra, trzeba przybliżyć ekran. Wszystkie na ciebie w ogóle idą. Mhm. Mam świeżą postać. Też mam świeżą postać. Pomagam. Już idę. Jeszcze jeden tu powinien żyć chyba. Wpadł pod ziemię. Chyba tak. O, sweter polo. Ochrona przed zimnem. Dużo sporo ma. Ty, biorę. Będziemy potrzebować takich rzeczy. Już się na zimę szykuje. Dobra, to co, idziemy tam? No, powoli. Można się poskradać. Policyjki to tam fajne były. Mhm. Co strasznie ścina? A można zmieniać jakość w ogóle? Myślę, że nie sprawdziłem. Coś w tym budynku będzie ich dużo, coś czuję. Dobra, można. Na stacji nie ma może tego kanistra? Nie. No ale to zobaczymy, czy jest benzyna najpierw. To trzeba tam wybić. Byliśmy na stacji, tam nie ma. Tak, jakby był, to ja bym wziął. Nie, no gdzie jeden czołga. A ten samochód? Nie, te wszystkie samochody, co tutaj były, to były gruzy. Jeden chyba ma kluczyki. Widzę, że szyba wybita. Jeden miał kluczyki i je przeszukiwaliśmy kiedyś. Weź tego leżącego, Kamil. Kilofekt. Nie no, Kamilowi dajesz. Kilofekt się znalazł. Pod auto w las. Patrz, pod autem idzie. Gdzie jest buta? Z buta, wojskowy. Aż ten samochód miał kluczyki, ale on nie odpali. Dobra, tu już ten samochód jest, tutaj dwa zombiaki. A dobra, po lewej. Nie ma kluczyków. Ja chyba tam na drodze dopiero więcej jest. O, stoję tutaj na drodze. W samych gaciach. To ty? Co, to ty? Tak, no, dlatego wiem, że to są kluczyki. A może masz je przy sobie? Nie, nie mam na bank. Nie brałem tego. Idę sam się zabić. Drodze w grze. No w grze. Lalka. Po co lalka? Chyba weź cover mi, Kamil. Nie no, gdzie? No wyczyśćmy pierwek cover mi. No weź jeden idzie. Hit jest, to jest paliwa, ale mało. Damy radę do stacji dojechać. Tu są tylko dwa siedzenia, powiem wam. Także ktoś zostaje. Dobra, ja będę szedł z buta. Wiesz, wsiadaj, Kamil. Ja sobie jeszcze tu powybijam. A jakoś zmęczyła się właśnie na dwa wozy, byśmy mogli tak jeździć, bo ten pewnie fajny ma bagażnik. No, na pewno. Opa, opa, tak. Podjedź pod tę furę. Ale tam byliśmy, lutowaliśmy ją. Ale weźmiemy ją sobie. Co? Na linkę. Podjedź tyłem na linkę weźmiemy i będzie do karetki części. O, ten busik. Ty, zgasł mi. Rozwalony. Czekaj.
Uda. Ale musisz cofnąć jeszcze. Najważniejsze. Pod samą furę. Coś jeszcze jakbym słyszał. Bagażnik ze sprawdzaliście? Coś jest? Nie. Które, gdzieś koło było chyba w tym niebieskim. Ile płyt VHS tu jest? Wiesz? Elegancko. Ugryzł mnie. Jak to się stało? Ej, nie mogę, coś źle podjechałeś, czy co? Jak to się stało? Nie, mam zranienie i krwawienie, ty. Chyba mnie nie ugryzł. W rękę mnie chyba tylko drapnął. Dobra, podłączam. Ale ty prowadzisz, bo jestem ranny, muszę... Medyka potrzebuję. Ten pręt jest przerąbany, on jest strasznie króciutki zasięg ma. Czemu jak on taki króciutki? Nie, ej, ja złam. Ciężki ten wóz. No. Gdzie na stację? Tu jest stacja? Tak, tu już tak. Jest stacja. Znikome obrażenia, miałem zadrapanie, więc raczej nic nie powinno mi się stać. Tylko jest on jest w lew. Ty, no kurde, nie idzie jechać z tym gównem. Na stację? Pojechaliście? Hmm. Kurde. Nie zatankujesz tak. Wiesz, nie zatankuję? Jeszcze kluczyki wyciągnąłeś. Muszę sobie zapalić. Będzie? Może. Ej, z drugiej strony chyba. No raczej. Odczep na chwilę ten samochód i zatankuje się. Pokażę w ogóle jak tam wygląda w tamtym samochodzie. Nie mamy do niego kluczyków, tak? Tylko ta część jest. Ty, ale on jest dobry. Siemano. A nie masz jakiegoś tego, żeby bez tego odpalać? Nie mam, potrzebuję jednej tej elektryki wbić, wtedy będę mógł. Naprawisz tą karetkę, to już będziesz mógł pewnie. Ty, to możemy cię holować teraz, nie musisz iść. Czemu nie ma strzałki na wlewie, w której strony jestem? No, powinno być. No, w starych samochodach nie było. Ale zgaś silnik. Jak to się robi? Co trzeba kliknąć? No. Daj mi to. O, jest. Umiem już. Tankuję. To tam, znikome wrażenia masz. Gity są zabandażowane. O, zobacz. Miałem bandaż jeden akurat. Szlugaska? Przy tankowaniu? Idealnie. Reszkę możesz dać. Dobra, zatankowany. To co, dasz? Dasz? Co? No ja bym chciał też dostać. Ale dasz? Może no, dasz? Ten. No huk nie dasz? Ma tylko szlugaski. Jak tylko on? No on nie chce dać.
Ja nie mam, nie wiem. Ktoś mi zabrał moje, ja jej nie oddam. Umarłeś pewnie z nimi. No, czy tam umarłem, a nie wiem jak ja umarłem, gdzie ja umarłem. Kurtka skórzana. Nice. Dobra, Peterek? Ja już poluję tego, dobra? No trochę mi to zajmie. Ja i wsiądę, bo ja się nie mogę przemęczać. Jestem. Papieroska mówisz, chcesz? Weź tam wrzuć do tego. A masz czym podpalić? Nie. Masz zapałki jeszcze. I zostawili mnie. Chamy, przebrzydłe. Świeżak jesteś, przebiegnij się. O, brudny bandaż mam. Ma ktoś? To do lekarza musisz się wgłosić. Medyk. Mam. Gdzie jest to? Tutaj się idzie? To dawaj, biegnij. Gdzie jest ta nasza siedziba? Tutaj? GDBU. Siemanko. No, skręć tu. I prosto, i zaraz po prawej stronie będzie. Na zdrowie. Ty to lak, czy ty się zatrzymałeś? Nie jedzie to. Nie, nie jedzie to. Ciężko ma, męczy się. Juje. Co tam, fotele stoją tylko. Tak jak nowa będzie karetka. Dobra. To. Jakiegoś bandaża szukać. Chyba, że medyk jest już w pobliżu. Jest pan, panie medyk? Ty no, ale czemu mi tak postać głodnieje szybko? Tak, to jest nowa postać. Ale zadrapał mnie zombiak tylko. Nie jest źle. O 50 ma bagażnik chyba, co? Ty, 82. No to nice. Trochę się zmieści. Właśnie, a krawiectwo? Co się z tego robi? Jak to się robi? Ja nie wiem. Może by się opłacało zrobić krawiectwo? Zima się zbliża. Witam. Ja uzbrojony, to pachę. Dobrze, ja nie brałem. Kask, wszystko jest. Nie brałem broni palnej. My też mam kamizelkę i kask. Nie, broni to nie brałem. Gdzie? Na razie jeszcze nie. Gorzej, że ten samochód gaśnie. Się nim jeździ. Cześć, Purnex. Tak, tak, nową postać zrobiłem. Idziemy na tą farmę zobaczyć właśnie. Tutaj, to tutaj? Nie, jeszcze kawałek. Idziemy, idziemy pod te samochody policyjne? Nie, to trzeba po drugiej stronie tego jechać. O, i zgasło. No właśnie. A, tam takie gaśnięcie to wiesz. No tak, jak nie odpali później. O, o jest szansa, że może być spalona ta farma. Czemu jak ja mam niedzielnego kierowcę, zawsze ja jeżdżę? Wolno, ale bezpiecznie. Tak, i do celu.
O, plecak. Widziałeś? No. Ale chyba nie damy rady. Zatrzymać. Nie, ciężko. O, ty! Torbę to, jaką ten miał. No, to te torby też dobre są. No. To chyba nawet lepszy niż plecak będzie. W plecaku ile masz? 15. To w torbie 18. A ja mam plecak szkolny, nie? Ty w tym szkolnym masz 15? No. No to zwykły pewnie plecak ten podróżny ma z 20. No może być. A gdzie ta farma, daleko jest? No, po drugiej stronie miasta. No tutaj oni też ciągle wypadki robią. A widzę, jest mechanika, że się ten, zabite zombie rozkładają. Nie? A tak, no. Powoli się robią takie kości. No jest taka mechanika. To prawda. Weź zerknij na mapę. Wyjedziemy zaraz z miasta? Nie, jeszcze kawałek. To kawałek za miastem jest? No, za miastem w prawo niby. Jakąś taką polną drogą. Ja tu nie widzę, chyba że ona nie jest oznaczona na mapie, ta polna droga. Ale dobra. Już jesteśmy za miastem? No to jeżdżamy. Tu jakieś blokowisko. Tutaj jeszcze też jakiś ma być budynek żółty. To ostatni budynek? Tak, ostatni budynek. No dobra, to tutaj w prawo chyba. Ale tu nie ma polnej drogi. I tutaj dajesz w lewo i okręcasz na około. Dobra, chwila, bo tu byliśmy. To nie jest to. Muszę sam zerknąć na tą mapę. No zerknij, bo ja nie wiem. Co to tutaj? Nie wiem. Oho. Oj, zgasło. Ale buta odpala od razu, to gdzie? Nie tu? A gdzie? W dół? To będzie, że z drugiej strony. Tu chyba. Stresuje mnie ten las. Tu jakieś... Czekaj, to ta droga. Jakieś jeziorko jest. O fuck, ja chyba nie w tą stronę skręciłem. No jakby tutaj był jakiś z torbą, to bym go szybko nahukał. O kurde. No samo, to rozbity. Co? Mam zawrócić? No to fajnie. Teraz będziemy uciekać przez ten las, coś czuję. Czekaj, tu chyba. O, jest jakieś pole. Siano, zboże. Gdzie to jest budynek? Nie widzę tu na mapce nigdzie. A nie, do góry, no. No. To jest chyba stodoła, a budynek jakiś jest? Tu a jest. No wprost. No dawaj na Montiera idę. Tak, ładna miejscówka. No, kurnik. Wyskakuje na montaż. Puk, jest tam. Ja muszę zajarać jeszcze w tym czasie. Ja wchodzę. No jest pole i też wchodzę. W środku zombiak jeden. Jak ty wszedłeś? Drzwi zamknięte. Oknem.
Czekaj, otworzę ci drzwi. Okno zamykam. No, drzwi są już otwarte. No jest gazóweczka, jest lodóweczka. Tutaj ten. O, bandaż jest. Bandaż zawijam od razu do tego. Czasopismo, o, gotowanie tom pierwszy. Gotowanie tom drugi. Dużo okien trochę, nie podoba mi się. Kolejna łazienka u góry. Sweter w rąby, czyściutki. Puszka karmy dla psów. Tam zombiaka na górze? Nie, nie ma nic. Tu otwieram już wszystkie drzwi. Nie, i nic więcej nie ma tutaj. Jak ci się widzi tą miejscówkę? No nie wiem, w miarę smaczko wygląda. Trochę okien jest sporo. Trochę okien jest, no ale to można pozabijać te okna. No, tam z deskami problemu nie ma, ja tam tyle naciąłem. A można ściany burzyć? Ja bym tutaj trochę większą przestrzeń zrobił. A tu co jest? Tu jest jeszcze ten... koik jakiś ukryty. A, w szopie może być generator prądu. Wiem zobaczyć może te szopy? Być. Dawaj. Tutaj otworzę od razu te drzwi z tyłu, żeby nie było. Ale to nie tu. Tu jest szopa. W tej szopie? A nie tam u góry? Dąbek jest w szopie. Otwierasz okno? Tak, otworzyłem, zaraz wylezie. To odejdź, bo on jak się wywali tu, to... Już. Otwieraj tam, panie. Ty, to na furteczkę tutaj takie też. Wokół nigdzie nie ma dąbek? Nie ma. Idę kurnik obadać. Gwoździe. Arkusz blachy. Celownik optyczny 2. Futerał na karabin. Pas do broni. Młotek. Pudełko wkrętów. Taśma. Żarówka. Nie ma generatora. To nam się nie pofarciło. Ale pole jest ładne. Ty. Nic tylko sadzić. Tu całkiem spore to pole, ty. Widziałeś? Pas do broni. No całkiem spore. Te pole. Kurnik sprawdzałeś? Tak, tam nic nie ma. Znaczy skrzynka jest i w skrzynce puszka farby. Idę tam jeszcze tutaj do stodoły. Idę. Kamil, jak tam? Żyjesz jeszcze? Tak, elegancko. Tam nie wdawaj się w bójkę. No to nic nie ma w sumie. Nie, no ja sobie grzebię przy aucie. To byliśmy tu chyba, ale nie we wszystkich, bo tam dużo było. Ślugasek jest, można robić. Sporo otwarty teren, można tutaj wtedy sobie robić co się chce, nie? Ile okien byśmy mieli do zabicia? 2. Idę te pole badać, tutaj widać normalnie zombiaki na tym polu, jak się wejdzie to. Nie wiem. Chyba widać normalnie. Czy jakie pole to jest? Są tylne drzwi, to w sumie dobrze, powinny być, nie? Ty, a tu już są jeszcze jakieś skrzynie, konsola do gier, gitara elektryczna, łeczki perkusyjne. No dobra, nie jest tak w sumie aż dużo tych okien. Nie, poradzimy sobie bez tego. No spoko, to co? Przenosimy się tutaj. No to chyba tak. Stek zgniły.
Jakiś to była karma dla psów. Muszę zjeść. Gdzie to mówiłeś, ten pojemniki z tymi konsolami i z tym innym? Tu, za lodówką. Widziałeś? Tu się wchodzi, zobacz. No, elegancko. Dobra, idę zwłoki wynieść. Spawanie? I zaspawać okna można? Można. Ale jak zrobić spawanie? Chyba Kamila. Zobacz, chyba idzie. Chyba Kamila Brocha. Mogę zrobić kurs spawacza, nie ma problemu. A ten las tu w sumie mogę wyciąć później, to będzie lepiej widać. Tylko muszę narzędzia przynieść. Ta choinka coś się ruszała, wiesz? Przed chwilą. No to czasami od wiatru się chyba też ruszają. Właśnie, tak dziwnie się tylko. Mamy i maskę, i palnik mamy chyba, nie? Chyba tam. No. Pręty chyba też gdzieś tam były. A tu do góry, jak się pójdzie, coś jest? Chyba nie ma nic. A, i rozwalać kible. I rozwalać na rury. No dobra, jest jakiś plan. Tych, te arkuszy blach to pełno było, nie? Trzeba je pozbierać w końcu. Ty, tutaj u góry jeszcze jest coś. Co? Ja tą dróżką do góry polazłem i widzę, że tu jakieś budynki są. Czekaj, idę. Tam przez las, ścieżką? Tak, no. Gdzie? Ja tu biegnę i tu nic nie widać. Cześć Kobi, hej. No widzę cię. No widzę. Dawaj tu. Tak, tu ja jakieś muszę budynki są, wiesz? Chcę zajarać. No ja też. Widzę zombiaki tu jakieś stoją. Tu też jakieś pole. Nie, nie, ugryziony nie. Troszkę zadrapany tylko byłem. O, tu dalej też jeszcze jakaś ścieżka później. Ale tu już więcej zombiaków jest. No, później to tam z przypadku się rozwija, nie? Co? Tu już więcej zombiaków. No, trzeba ich pościągać. No, biorę tego lewego. Z buta tam. Ma śrubokręt. Tu jeszcze jeden idzie, ale to już go wezmę. Słyszę właśnie gdzieś. Tu przez okno nawala. Okej, spróbuję mu otworzyć to okno. O. Zamknięte? Popchnął mnie. O Jezu, idzie więcej. Plecak ma. No. I to ten... Górski jakiś ten, chyba. Ten lepszy. I ma pałkę. Ja chcę tą pałkę. No co on tak wstaje ten jakoś? Plecak. Kij baseballowy ja biorę. Ja plecak. Ile ten plecak ma? Już mu ci mówię. Czyli czemu nie mogę tego założyć? 27 ma, ale czekaj. Przestań używać. Kurzone rękawiczki na zimę będą miał. Chyba muszę kamizelkę zdjąć, tak? Czemu? A nie, dobra, załóż. Mam kamizelkę i... O, idzie zombiak, biorę go. I włóż. No 27 ma ten plecak, elegancki no, jest. Nice. To się przyda. A tu w środku? Jak tam sytuacja? Tam po zombiaki leżą jakieś, ale nie wiem, czy one wstaną, czy nie. Ja idę. A to otwarte jest. Z drugiej strony, my tu przechodzimy przez jakieś okno. Dużo tych zombiaków. Leży. Jakieś klucze do drzwi. Czemu ich tu tyle leży? Nie wiem. Nawóz. Klucz do kół. Śrubokręt, piła. Tu jeszcze wyżej jest jakaś szopka. Może tu jakiś generator będzie? O kurczę. Uważaj. Co to? Za jaka ekipa jest tutaj. Widzę. Ze strzelbą, z łomem.
no, bez sensu. Tak. Kamizelka. Biegnij. No. Już widziałem, że cię zablokowałem. Tu kolejny ma jakiś plecak taki. Joker. Widziałeś? Joker, ty. Pistolet, ty, biorę. Ja ten łom biorę, mi się podoba. Spełnij funkcjonariusza ale... policji, ale to nie tutaj daje. Tutaj gościu ma plecak. Szkolny, bo szkolny, ale jest. No to Kamilowi. Ja mam w sumie szkolny. Kij hokejowy. No, bez rurka, ty. Jakie rzeczy on tu ma? Tu rzeczy niezłe są. Jakiś ocalały chyba był. Spodnie sobie zmienię. No jakie? No wojskowe. Mają jakąś ochronę? No taką jak ten, jak jeansowe zwykłe. Ale dziury żadnej nie mają, więc git dla mnie. Idę tu jeszcze lasek przebadać. Niezłe zombiaki są takie pouzbrajane. Eldena skończyłeś? To no, jestem dużo w plecy. Ścieżka na dole. No i w lesie nic nie ma podobno. No, wolę sam sprawdzić. Gdzie jesteś? Tu, tu no idę do tej szopy, no. To też biegnę zobaczyć. Otwarte? O, zamknięte. Oj, to oj. Wybijamy? Się roz... Czekaj, jeszcze tu u góry jest. A, no to wybijaj. Nie da rady. Czekaj, trzeba usunąć odłamki. Płachta, pręty spowolnicze. O, telewizorek jest. No, jest gazówka, ty. Butelnia do grillowania, nice. Pręty spowolnicze. Pręty mamy brać podobno. No, wziąłem. Do plecaczka, cyk. Jeszcze wychodek jest. A tu się nie da wejść. Zamknięte. To się wejdzie, tam nic nie widać? Nie widać. Jeszcze w dół od tej farmy widzę jakiś czarny budynek. Nie wiem, czy ty też go widzisz. Jak masz odkrytą tą mapę, co on, to powinieneś go widzieć. Znaczy no... Tu ten budynek jeden co jest, czy jaki? Nie, od tamtej farmy w dół. No to ja tam nie widzę, bo tam nie byliśmy. Nie. Ja mam odkrytą całą tą mapę i po prostu widzę. Jak masz odkrytą całą? Jak sprawdzisz sobie mapę tego Muldrach, to masz odkrytą ją całą. Skąd masz taką mapę? Gdzieś była w chacie u nas. Ja nie mam. To elegancka robota. Wierzę, to nie jest jakaś taka szałowa miejscówka. Ale... Czemu? Cisza, spokój. Jest jak wyjechać stąd. Tak. Ja te drogi później poszerzę ten... chyba, bo wycinam te drzewa. No, można, można. I chyba ułożę parkiet do wyjazdu. Żeby wiedzieć, którędy na pewno. Dobra, to trzeba jechać po narzędzia, część rzeczy i brać się do roboty. Po Adama mechanika. Jak tam karetka zrobiona? Zrobiona. Jest to jakiś lepszy wyjazd? Tu nie wiem. Książkę sobie czytam teraz.
Lepszy wyjazd. No tak na mapie wygląda, jakby dało radę, nie? Tędy i do wody i tam. Może tędy przyjechaliśmy właśnie. Tędy przyjechaliśmy. Jeżeli ci chodzi do góry, w lewo, do wody, tutaj tak. No. No to tędy przyjechaliśmy. Dobra. Kurde, ja to przekładanie przedmiotów mam wolne. Nie no. Ja sobie wziąłem dobre perki.